pierwszym rzeszy niemieckiej, Rudolf Habsburg, widząc siłę wielką w kozakach, chciał ich pozyskać do walki z Turkami i wysłał do kozaków delegację. Mam akurat książkę, dziennik podróży tego posła austriackiego do kozaków. Wyszło na rok przed powstaniem nalewajki. Posłał im sztandary, trąby, słowa gesty przyjaźni i kilka tysięcy dukatów, żeby ich wzmocnić, żeby atakowali w Mołdawii Turcji. Oni rzeczywiście to robili, zaatakowali Turków w Mołdawii. Ale to wmieszanie się Austrii podziałało w Polsce jak czerwona lachta na byka. Dlatego Żółkiewski pierwszą rzeczą, jaką żądał po wydaniu nalewajki, zażądał wydania sztandaru, trąb natychmiast. I to odesłał do Warszawy. Tutaj źle się przysłużył cesarz tej sprawie. No więc tak, Ukraińcy pamiętają działalność materii polskiej od XVI wieku. My pamiętamy z kolei II wojnę światową działalność ukraińskiej powstańczej armii. Czy w końcu dojdziemy do jakiegoś porozumienia? Na historię można patrzeć z dwóch stron. Z góry, od góry lub od dołu. Czyli od góry to znaczy, patrzymy na świat przez pryzmat II wojny światowej. I wszystko w dół oceniamy według tego, co się stało w II wojnie. To jest patrzenie od góry. To jest patrzenie groźne. Bo wtedy wszystko widać przez jakieś straszne zło. Drugie patrzenie jest od dołu, od początku. Gdy patrzymy od początku, to sobie zaraz kojarzymy chrzest Ruś, chrzest Polski, nasze księżniczki piastowskie w Kijowie, nasze piękne kontakty, narasta to wszystko ładnie, potem jakieś okrucieństwo, potem znowu coś dobrego. Trzeba patrzeć na historię od dołu, a nie od góry. To jest jedna sprawa. Druga, my Polacy patrzymy na stosunki polsko-ukraińskie wyłącznie od góry, tylko przez pryzmat II wojny światowej. A Ukraińcy, proszę się wdać z nimi w rozmowę. Oni patrzą właśnie od dołu. Oni będą mówić, że było ładnie, ale 300 lat temu zaczęło się z winy Polaków i będą mówić, o co było 300 lat temu. My będziemy mówić, co 30, 50, 60 lat temu. Mówimy zupełnie o czym innym, a jakby ten sam temat. Musimy być w pełni świadomi tego, że ukraińskie spojrzenie to jest 300 lat, a nasze to jest 75, 80. Drogo, jeśli pozwolisz, to chciałbym wrócić właśnie akurat jeszcze do Twoich metod. Ja myślę, że dosyć zwyczajnie, dosyć sprężyznym i nie daj Bóg, żeby politycy, czy nasi, czy inni, innej komunity, wzięli to w swoje ręce, bo to zawsze tchnie dużym nieporozumieniem, dużym tragizmem. Cieszę się bardzo, że wspomniałeś o Dunajowie, bo tam się szuka porozumienia, tam się szuka wspólnej podstawy w tym wypadku myśleniowej. Natomiast chcę Państwu zaskoczyć teraz. Coś przeczytam. Bronisław Kamiński, Kudowy Zdrój, 16 lipiec 2020 rok. Świeżutki, prawda? Jak bułeczka. Poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Jarosław Duda. Proszę nie mylić nazwiska. Fragment. W ramach nieformalnego, ale bardzo pożytecznego forum sudecko-podolskiego uzgodniliśmy obustronnie, że wspólnie podejmiemy działania kulturowe dla czczenia 300-lecia urodzin wielkiego filozofa ukraińskiego Grigorija Skoworody 1722-1794, które przypadną w 2022 roku. Piszę do pana jako posła do Parlamentu Europejskiego z prośbą o rozważenie, czy poprzez komisję parlamentarną, w której pan działał, lub poprzez jakieś inne instytucje lub formy działania dałoby się
podnieść wyżej postać Chrywonia z Powroty jako postaci europejskiej. Należał do najwybitniejszych filozofów europejskich XVIII wieku. Nie chodzi o jakiekolwiek sprawy finansowe, lecz o uświadomienie Europie, że Zagwiebrem był wielki Europejczyk, którego idea żyją. Zasługuje nawet na to, by być jednym z patronów Europy w 2022 roku. Słuszne podniesienie z Powroty umocni dobre samopoczucie Ukraińców, a my wszyscy, którzy się w to zaangażujemy, podniesiemy godność kultury naszego wschodniego sąsiada i wzbogacimy wiedzę o kulturze europejskiej. Bronisław Kamiński. Kto to był z Powroty, powiedz? Poszukiwaliśmy jakichś takich pięknych bohaterów kultury ukraińskiej. A my ciągle żyjemy tylko swoimi sprawami polskimi, ale sięgnijmy na liście, słuchaliśmy pięknej poezji Szewczenki, ale tak naprawdę mało kto czytał Szewczenkę. Zainteresowaliśmy się takim forum, nie podolsko-sudeckim, ukraińską kulturą. Mnie przypadł do gustu filozof Chrychonik z Kowarowa. Rosjanie uważają go za swojego filozofa, Ukraińcy za swojego, bo on żył na Ukrainie zadnieprzańskiej, pochodził z rodziny kozackiej, a ta zadnieprzańska Ukraina wtedy była już pod panowaniem Rosji. W związku z tym Rosjanie chętnie uznali, że taka piękna postać to i w naszym państwie, proszę bardzo. Chrychomik Skoworoda urodził się, tak jak już usłyszeliśmy, w 1722 roku i wypłynął wśród nas w momencie, kiedy zaczęliśmy mówić o rocznicy 250. Konfederacji Baskiej. Sejm w 2018 roku wydał taką uchwałę, że czcimy Konfederację Baską w 18 roku, 2 lata temu. A właśnie w czasie Konfederacji Baskiej żył Skoworoda po drugiej stronie Dniepru. Po tej stronie w Barze żył ksiądz Marek Sławny, o którym pisze Słowacki, który właściwie natchnął naszą wierzę. Zaczęliśmy sobie tak porównywać Skoworoda i ksiądz Marek. Ksiądz Marek wzywał do walki, słusznie o niepodległość, a Skoworoda chodził od wioski do wioski, od miasta do miasta, od targu do targu, od szkoły do szkoły, po uczelniach i mówił o pokoju. Człowiek pokoju, wielki filozof, mówił na niego ukraiński Sokrates. Były to czasy, kiedy filozofem, właściwie światowym wtedy był Immanuel Kant Królewski, ale te same idee nosił Skoworoda. My zaczęliśmy wokół Skoworody robić wielką, że tak powiem, sprawę. Jak Skoworodę upowszechnić w Polsce? Zaczęliśmy spotkania robić, organizować, ale to też nie trafia tak bardzo wszędzie. Do państwa na pewno to nie trafiło, do Legnicy to, jak to nie trafiło, to gdzie? Więc zaczęliśmy trochę szerzej i wpadłem na pomysł, żeby się zwrócić do Parlamentu Europejskiego, żeby ustanowić w 2022 roku jakiś rodzaj patronatu Skoworody, wielkiego filozofa. O nim moglibyśmy tu mówić pewnie kilka wieczorów. Będąc na Ukrainie, zakupiłem książki Skoworody. Nie są one tłumaczone na polski, ale coraz więcej jest naukowych artykułów o filozofii Skoworody. Był wielki. Mówił świetnie kilkoma językami. Mówił też po polsku. Był w Polsce. Znał dobrze łaciński, grecki, hebrajski, niemiecki.
do czasu, kiedy u nas wybuchło powstanie kościuszkowskich z mamą. Wędrowny filozof żył właściwie z wygłaszanych różnych bajek na targach. Leżał tam jakiś kapelusz, ludzie rzucali mu różne rzeczy. Chciano go zaangażować na wyższych uczelni. No to robił wykłady oczywiście na uniwersytecie. Zwykle niedługo, bo go wylewano, ponieważ jego poglądy były zbyt wolnomyślne. Taki to był człowiek. Bardzo był wierzący, ale to nie wtedy wszystko było takie do przyjęcia, co on mówił. Skowronka, podobnie jak Kant, uważał, że rzeczywistości świata poznać nie możemy. Świat jest w sobie niepoznawalny. I tak jak Kant mówił, że istotne są postulaty moralne, to samo, tylko w innym trochę otoczeniu, w innym kontekście mówił Skowronka. No, żył też bardzo wzorowo. On jadł tylko raz dziennie, nie jadł mięsa, był wegetarianinem. A zmarł też tak, jak żył. Poszedł kiedyś odwiedzając przyjaciela, odwiedził go, wziął łopatę, poszedł do gaiku, obok wykopał sobie grób i umarł. My chcemy pojechać. Proszę Państwa, Bronku, dziękuję Ci serdecznie przede wszystkim za dwie sprawy, że można rozmawiać i trzeba rozmawiać na tematy niemożliwe. Trzeba innymi sposobami szukać się właśnie jako dróg ku prawdzie i jednocześnie mieć odwagę na to, żeby ten świat tworzyć ku lepszemu. Dziękuję Ci serdecznie, a Ciebie, Bronku, prosiłbym bardzo, jeśli możesz, to na zakończenie naszego wieczoru o dwa jeszcze wspaniałe utwory.